zostałem nominowany do zrobienia obiadu. Cześć, witam Was bardzo serdecznie na co piątkowym podglądaniu Agnieszki w kuchni, czyli co robi na obiad. I tak naprawdę dzisiaj jest piątek. Jak nie wierzycie, to spójrzcie na zegarek. Jest piątek, a ten materiał ukaże się za tydzień, czyli w następny piątek. Więc zostańcie na filmie, bo zobaczycie, jak zrobić obiad zgodnie z dietą rozdzielną z jednego przepisu. Już raz taki był. I zobaczycie, w jaki nietypowy sposób będę podglądał Agnieszkę. Jeśli jesteście pierwszy raz na naszym kanale, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. To tylko jeden klik. Jesteśmy również na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i pozdrawiam panią Danutę, która oglądała jeden z piątkowych przepisów i skomentowała, że to super wyżerka. W 100%. Pani Danusiu, się z panią zgadzam. Do naszego dzisiejszego przepisu będziemy potrzebowali przede wszystkim łyk kawki. Żeby nie zasnął i żeby było energicznie. Trochę gadżetów i gratów, które zostawiła Agnieszka, oraz telefon komórkowy. A dlaczego? Bo właśnie on mi będzie bardzo potrzebny. Co robimy, jeśli chodzi o telefon komórkowy? Włączamy YouTube'a, wchodzimy na subskrypcję, klikamy dieta rozdzielna. Zobacz kanał, a następnie wchodzimy w wideo, które jest drugie. Ponieważ nie można wyszukać, to musimy jechać palcem jakiś miesiąc do tyłu od dzisiaj. I w tym momencie mam przepis, który mnie interesuje. Klikam ten przepis i będę oglądał, podglądał, jak Agnieszka robi to, co dzisiaj zobaczycie. Z mojej kuchni razem z Mariuszem, który jest moim operatorem. Cześć, a teraz kroimy szynkę w paseczki lub w taką większą kostkę. I teraz jest kwestia taka, że w przepisie, który ma jest na kanale, który Wam polecam, jeszcze nie zdradzę co, jest szynka. Kroimy szynkę, a dzisiaj jest polędwiczka, ale po prostu można zamienić i urozmaicić. W związku z tym ja już biorę się za pokrojenie tej polędwicy, a potem Wam powiem jeszcze jaki jest inny składnik w tym przepisie, który żeśmy na dzień dzisiejszy zmienili. Rozkładamy szynkę, ja polędwiczkę, ale muszę wymienić baterię w kamerce, bo ma 1%. Niektóre osoby, które oglądają regularnie nasze przepisy i komentują, i dużo było komentarzy pod tym przepisem, w związku z tym pewnie już wiecie, co robię. Natomiast pytanie brzmi teraz, skąd pochodzi przepis? Przepis pochodzi z czegoś takiego, co można... Nie, inaczej. W ogóle przepis do domu przywiozłem ja, będąc w jakimś hotelu. Była taka zapiekanka, zdradzę Wam już teraz, która była na śniadanie. Nazwaliśmy ją śniadaniową, ale również dobrze może być na obiad, kolację, czy tam kiedy sobie chcecie. I teraz podstawową taką zapiekanką, którą znacie, to jest zapiekanka ziemniaczana. Ale przecież ziemniaki można czymś zastąpić. I co? Będzie dzisiaj? Proszę bardzo, będzie kalafiorek, który jest dokładnie w takim samym kolorze jak ziemniaczki. Jak się upiecze, to nie będzie widoczna różnica. Natomiast ma mniej kalorii i jest zgodny przepis wtedy z dietą rozdzielną. Jest zgodny obiad z dietą rozdzielną. Dzięki temu kalafiorkowi i na tym kalafiorze układamy właśnie tą pokrojoną polędwiczkę. Ja układam plasterki w ten sposób, że idą najpierw w jedną stronę, potem idą po skosie pod kątem 90 stopni w drugą stronę, potem znowu i robię taką krateczkę, więc będzie naprawdę to fajna rzecz, fajnie to wyjdzie i będzie się fajnie kroić potem już w ramach obiadu. I oczywiście to już jest pierwszy dodatek białkowy, więc mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy trenują na siłowni, a wiem, że są takie osoby, które trenują na siłowni i oglądają nasz kanał, będą zadowolone, bo poszukują czegoś białkowego. Także przy okazji pozdrawiam panią Małgorzatę. Nie tak inaczej, tak pozdrawiam. O! Pozdrawiam panią Małgorzatę i wszystkich ludzi trenujących na siłowni. Niech moc sztangi będzie z wami, a łapa rośnie. Klata rośnie. No i teraz bierzemy się za drugi element, który jest białkowy.
I będzie tutaj przy okazji zmiana, tak, będzie zmiana. To jest żółty ser, a nie mozzarella, tak jak było w oryginalnym przepisie. W związku z tym bierzemy się za posypywanie drugiego białkowego składnika. Żółty serek posypany. I właśnie wróciła Agnieszka, w związku z tym ostatni element doda już Agnieszka. Także witamy w kuchni Agnieszkę i brawa dla Agnieszki! Która się zdziwiła, że jeszcze tego nie zrobiłem, nie wstawiłem do piekarnika, jeszcze w ogóle nie nagrzewam piekarnika. O! Ostatni element białkowy, czyli trzeci element białkowy, to są jajeczka. I jeszcze trzeba to w tym momencie doprawić i zaraz Agnieszka będzie dopieprzać i dosalać. Proszę bardzo, leci pieprz, proszę bardzo, mistrzowskie posunięcia, a teraz to posolenie, proszę Państwa. No i zostało rozmieszane. Te zwinne ruchy, zgrabne w szybkości pomieszania, to zupełnie nie to, co ja. Dlatego tak się wlokłem ze zrobieniem tego obiadu, a jeszcze musiałem podglądać Agnieszkę, jak będzie to robić przecież. I polewamy. Tu jest jeszcze dodatkowo jedna rzecz zmieniona, żeby była wcześniej, przed tym mozzarella chyba, tak? Tak. Już to o tym Państwa poinformowałem, że są dwa składniki zmienione. I ostatni ruch to wsadzi zapiekankę do piekarnika. Gol! Zapiekanka siedzi w piekarniku jak piłka wpakowana w bramkę przeciwnika przez Lewandowskiego. Upiekło się i idę teraz wyciągnąć z piekarnika. Uwaga! Zajebisty zapach. Mam to postawić tak na tym? Nie ma podstawek? Podkładki się znalazły. Czyż nie wygląda fantastycznie? No i cóż, trzeba teraz nałożyć i zjeść, jakby nie było. Białkowy obiad dla tych, którzy stosują dietę niskowęglowodanową, dietę keto oraz oczywiście dietę rozdzielną i dla tych wszystkich, którzy trenują na siłowni, jak już wcześniej mówiłem na ten temat, że nie tylko ja jestem. Cóż, zaraz pewnie Agnieszka rozdzieli i cała rodzina będzie miała niam niam. Myślałem, że tak już pociągniesz to do końca i to będzie dla mnie ta 1/3. A ja dziękuję za Wasz czas. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. To tylko jeden klik. No i cóż, tak naprawdę to nie jest jedyna zapiekanka, która jest na naszym kanale, czyli obiad z jednego przepisu, można powiedzieć. Tutaj jest inna zapiekanka, tu jeszcze jedna zapiekanka, tutaj jest nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Pa!